XVI wiek. Japonia trzęsie się w posadach pod wpływem licznych wojen domowych. Władcy feudalni ruszyli w bój, zabierając ze sobą swe wojska oraz wiernych samurajów. Śmierć i zniszczenie były ceną za marzenia o władzy i nowych ziemiach. Gdy w końcu wojny ustały, a jeden z władców ogłosił się szogunem, samuraje należący do poległych wodzów musieli szukać nowych sposobów na życie. Wielu z nich postanowiło ruszyć w świat i albo trudnili się rabunkiem, lub znajdowali miejsce u boku bogatszych magnatów, albo stawali się wojowniczymi pielgrzymami. Jednym z takich roninów swoistych mieczy do wynajęcia jest Usagi. Powiem to otwarcie. To jest mój pierwszy raz z komiksem o Usagi Yojimbo i gdyby ktoś rok temu powiedział mi, że tak zauroczą mnie przygody długouchego ronina w antropomorficznej feudalnej Japonii, to mówiąc delikatnie, nie uwierzyłbym. Jak się jednak okazuje, Stan Sakai, twórca tej postaci, ma pewien niezwykły talent, który pozwala mu wkradać się w serca czytelników i znienacka czyni z nich zagorzałych fanów swoich historii. Niczym wprawiony bajarz z dawnych lat, oczarowujący słuchaczy przy ognisku, wprowadza nas w świat własnych, nieograniczonych niczym fantazji. Zwolna wchodzimy w nie coraz głębiej i głębiej, aż nagle stają się częścią nas i nie ma już możliwości, by wyprzeć je z własnej pamięci. Jest w opowieściach o króliku Roninie coś, co czyni z nich lekturę uniwersalną, czasami poruszającą, innym razem bawiącą, ale zawsze na wskroś przenikliwą i osadzającą się w naszej podświadomości. Wbrew pierwszemu wrażeniu przywodzącemu na myśl komiksowe dokonania Karla Barksa, ten tytuł skierowany jest głównie do dojrzalszego czytelnika. Nie brakuje tu dramatycznych scen, trudnych tematów, a śmierć zdaje się kroczyć za głównym bohaterem krok w krok. Dla niektórych nieco dziecięca forma rysunków może okazać się twardym orzechem do zgryzienia, jednak fabuła w pełni wynagrodzi wszelkie starania. To, co zaoferował nam Egmont, to nowe wydanie przygód XVI Ronina, które zostały stworzone po przejęciu tej postaci przez Dark Horse. Oznacza to, że nie dostaniemy do rąk wcześniejszych jego przygód, lecz dalsze losy, począwszy od tomu 8, a przynajmniej nie od razu, bo Egmont planuje także osobne wydanie skupiające się na tomach od 1 do 7, które dawniej wprowadziła na polski rynek wydawniczy nieistniejąca już Mandragora. Miejmy nadzieję, że planowana reedycja będzie zbliżona formatem do tej Dark Horse'owej. Co prawda nieco smuci brak twardej oprawy, jednak w trakcie lektury szybko o tym mankamencie zapomniałem. Bardzo dobre wrażenie robi design okładek oraz schludne grzbiety, które zjawiskowo prezentują się na półce. Nie jest to więc jedyne, ale niewątpliwie najlepsze polskie wydanie tej opowieści. A co w samych tomach? Sporo, panie, oj sporo. Musicie wiedzieć, że edycja zbiorcza przygód Usagiego to prawdziwa cegła. W każdym z dwóch nowych tomów znajdziemy po 3 tomy, które to Egmont zaczął wydawać w 2002 roku. Każdy poprzedzony ciekawym, czasem zabawnym, a czasem nostalgicznym wstępem napisanym przez innego artystę. Przy lekturze ponad 600 stron spis treści jest wysoce wskazany i znajdziemy go na pokładzie, co znacznie ułatwia nawigację po poszczególnych historiach naszego królika. Autor serwuje nam całą fregatę opowieści, od dłuższych po krótsze, od poważniejszych po luźniejsze. Różnorodności jest tu co niemiara i zawsze znajdzie się coś ciekawego. Pod tym względem komiks przypomina nieco Hellboya Mike'a Mignoli, chociaż podobieństw znajdzie się jeszcze trochę, jak chociażby kilka powieści opartych o japoński folklor, które solidnie zahaczają o ramy gatunku grozy. Na przykład historię w mocy splątanego węzła, czy piorun uderza dwa razy. Obok nich spotkać możemy dramatyczne lub społecznie zaangażowane rozdziały, pośród których moimi ulubionymi okazały się Klucha i Kundle. Osobiście podziwiam Stana Sakai za ogromną różnorodność tematyczną i unikanie banałów. Lektura dwóch pierwszych tomów dała mi nie tylko sporo przyjemności, ale też wielokrotnie solidnie mnie zaskoczyła nietuzinkowymi rozwiązaniami fabularnymi. Z Usagim jest jak z pudełkiem czekoladek. Nigdy nie wiesz, co ci się trafi. Przynajmniej dopóki nie spojrzysz na spód pudełka z opisem poszczególnych czekoladek, czy tak jak w tym wypadku, na spis treści. Na dokładkę ostatnie strony obu tomów wieńczą interesujące dodatki. Są to notatki Stana Sakai, w których po kolei opowiada nam o inspiracjach stojących za każdą z zawartych w danym tomie historii oraz całostronne, kolorowe okładki poszczególnych oryginalnych tomów. Zwłaszcza pierwszy z wymienionych dodatków robi duże wrażenie. Dopiero po jego lekturze zdałem sobie sprawę, z jak ogromnym mozołem autor zbierał informację w wielu różnych źródłach po to, by jak najwierniej oddać realia kraju kwitnącej wiśni wówczas, gdy po jej równinach dumnie kroczyli ronini.
Gdyby nie wspomniana okładka, bez wahania oceniłbym nowe wydanie na 10. Biorąc jednak pod uwagę całościowy ogląd tomów, design, długość lektury, brak znaczących literówek, wstępy i świetne dodatki, grzechem by było w tej kwestii nie przyznać nowemu Usagiemu solidnej 9. Sama lektura to już absolutnie najwyższa półka pośród opowieści rozgrywających się na Dalekim Wschodzie. Stan Sakai to mistrz swojego fachu, łączący w sobie zachodnie podejście do opowiadania historii z miłością do japońskiej tradycji. Perfekcjonista, który bawiąc uczy, ucząc bawi. Pod płaszczykiem z pozoru jedynie infantylnej lektury przemycy nam treści uniwersalne. Solidne prawdy życiowe miesza z historiami podsyconymi humorem, smutkiem, lecz także odwagą i walecznością. Wszystko to w możliwie najwierniej odtworzonych realiach feudalnej Japonii. Nie jestem przesadnym miłośnikiem kraju kwitnącej wiśni, ale mimo to Sakai kupił mnie w całości i wciągnął w jedną z ciekawszych przygód, jakie odbyłem na stronach amerykańskiego komiksu. I to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej filmików o tej tematyce, zostawiajcie łapy w górę i piszcie komentarze. Nowym widzom polecam zasubskrybować kanał i kliknąć dzwona. Ponadto poważna strona ma też swój własny portal oraz fanpage na Facebooku, do których linki macie w opisie filmu. Do następnego odcinka, Excelsior!